pana Pawła Ptaszka, wójta gminy Tymbar. Zapraszam na scenę. Zapraszam serdecznie towarzyszące mu osoby, gości, pana marszałka Jacka Krupę, a wcześniej, przepraszam, pana posła i wiceministra finansów, pana Wiesława Janczyka. Bardzo proszę. Proszę państwa, zapraszam także pana Jana Puchałę, starostę Limanowskiego oraz przedstawicieli partnerskich gmin, które od wielu, wielu lat współpracują z gminą Tymbark. I tak, są to przedstawiciele gminy Gizałki. Serdecznie proszę na scenę. Zapraszam panią Irenę Derdoń, wójta gminy Stawiguda. To również współpracująca od wielu lat gmina, samorząd z naszym tymbarskim samorządem. Zapraszam pana Lubomira Fifiga, primatora miasta Spiskie Blachy na Słowacji, również partnerskie miasto na Słowacji. Pana Edwarda Sułka prosimy uprzejmie, przedstawiciela miasta Brachstedt i gminy Petersberg w Niemczech. Już jest na scenie, witamy serdecznie. Pan David Lomax wraz z małżonką, przedstawiciel miasta Wellaybridge, miasta, które jako pierwsze nawiązało partnerskie stosunki z tym barkiem. No i oczywiście, moi państwo, w tym zacnym gronie nie może zabraknąć przedstawiciela jubilata, proszę państwa, czyli świętującego 80-lecie firmy Tymbark. Serdecznie witamy pana prezesa Dariusza Czecha. Bardzo proszę, panie wójcie, do mikrofonu i prosimy o oficjalne otwarcie 25 dni Tymbarku. Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy, pozwólcie, że swoje wystąpienie zacznę od przywitania, od powitania szacownych gości, bo mamy tutaj bardzo doborowy skład. Witam serdecznie pana wiceministra posła Wiesława Janczyka. Bardzo mi miło. Witam serdecznie pana marszałka województwa małopolskiego, pana Jacka Krupę. Witam serdecznie pana starostę powiatu limanowskiego, pana Jana Puchałę. Witam serdecznie wicestarostę powiatu limanowskiego, pana Mieczysława Urygę. Witam serdecznie gości z miast partnerskich naszych gmin. Witam serdecznie panią Irenę Derdoń, wójta gminy Stawiguda. Witam serdecznie przedstawicieli gminy Gizałki. Witam serdecznie przedstawicieli gminy, zaprzyjaźnionej gminy Brachstedt. Oraz witam serdecznie przedstawicieli Wellaybridge, pana Davida Lomaxa z żoną. Nice to meet you, I enjoy that you come and I hope you will enjoy the stay. And we have English weather, typical English weather, unfortunately. Szanowni państwo, witam serdecznie panią przewodniczącą Rady Gminy, panią Zofię Jesz. I pozwólcie państwo, w tym roku w strugach deszczu, ale mamy wyjątkową rocznicę, 25 lat dni Tymbarku, 80 lat firmy Tymbark. Jest to szczególny czas, połączyły się te dwa jubileusze, szanowni państwo. Tak się składa, że zarówno gmina Tymbark, miasto Tymbark jest nierozłącznie związana z firmą Tymbark. Ta firma wrosła korzeniami tutaj. Wspomnieć należy chociażby Józefa Marka, założyciela firmy Tymbark. Należy również oddać hołd wielu pokoleniom mieszkańców gminy, mieszkańców Tymbarku i również spoza Tymbarku, którzy pracowali, którzy wnieśli swój wkład w rozwój tej firmy. Również wyrazy uznania dla obecnego właściciela, dla holdingu Maspex Wadowice, wyrazy uznania za wkład w rozwój i za inwestycje w utrzymanie miejsc pracy. Szanowni państwo, 25 lat dni Tymbarku
to czas pewnego podsumowania. Takie gruntowne było wczoraj, nie będę przedłużał. Szanowni Państwo, 25 lat należą się podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tych przez 25 lat Dietym Barku. Mam tutaj na myśli wiele, wiele osób, radnych, pracowników, moich poprzedników, wójtów, cały sztab ludzi, strażaków. Panie z Koła Gospodarki Wiejskiej, nie jestem w stanie wymienić wszystkich, nie chciałbym pominąć nikogo, Szanowni Państwo. To jest cała rzesza ludzi, to są inicjatorzy Stowarzystwa Miłośników Tym Barku sprzed 20 kilku lat, którzy podjęli się tej inicjatywy. To jest sukces samorządu gminy, że przez 25 lat spotykamy się na takim święcie i chciałem jako dzisiejszy gospodarz, jako obecny gospodarz gminy podziękować wszystkim, którzy przez 25 lat przyczynili się. Szanowni Państwo, to jest również jubileusz firmy Tym Bark i na ręce pana prezesa chciałem złożyć gratulacje. Tak się składa. Są tu gratulacje dla zarządu, dla obecnych właścicieli, dla Maspexu oraz gratulacje również dla pracowników, którzy w większości, w znacznej mierze pochodzą, mieszkają w gminie Tym Bark i w gminach ościennych. Gratuluję wszystkim, życzę dalszych sukcesów. Szanowni Państwo, ta pogoda nas nie rozpieszcza, mamy typową angielską pogodę niestety. Cóż powiedzieć, życzę mimo tego dobrej zabawy i oficjalnie mogę powiedzieć, że 25 dni Tym Barku uważam za otwarte. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękujemy, proszę Państwa. Traktujmy, skoro jubileusze, moi Państwo, traktujmy to jako strumienie szampana. Czy ktoś z Państwa gości pragnie zabrać głos? Jeśli tak, bardzo proszę. Pan prezes Dariusz Czech, prezes firmy Tym Bark MWS. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na 25 dniach Tym Barku. Jak wspominał pan wójt, obchodzimy również w tym roku 80-lecie zakładów Tym Bark. Przez te 80 lat zakład wrósł w lokalną społeczność i praktycznie razem z nią stanowi jedność. Przez ostatnie lata staramy się uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym najbliższej okolicy. W związku z tym jesteśmy obecni na każdych dniach w Tym Barku. Również w tym roku chcieliśmy w jakikolwiek sposób, w jakiś specjalny sposób podsumować tą rocznicę i dlatego razem z Państwem świętujemy Dni Tym Barku i również 80 lat naszego zakładu. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim pracownikom firmy, zarówno tym byłym, emerytowanym, jak i obecnym, ponieważ tylko dzięki ich wkładowi pracy nasza firma może być znana zarówno w Polsce, Europie, jak również w wielu krajach całego świata. Pomimo tej pogody myślę, że nic nie zepsuje nam dobrej zabawy. Życzę wszystkim miłego wieczoru. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Kto z Państwa? Pan minister, bardzo proszę. Pan poseł Wiesław Janczyk. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, panie starosto, panie wójcie, wspaniali goście, drodzy mieszkańcy Tym Barku, bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj, korzystając z zaproszenia pana wójta, ptaszka na dni w Tym Barku. To, za co kochamy nasz piękny region, to wspaniali ludzie, to uroki krajobrazu i kaprysy pogody, jak dzisiaj możemy powiedzieć. Dziękuję tym, którzy się nie zniechęcili do uczestniczenia w tym wspaniałym jubileuszu, jednym jubileuszu dotyczącym funkcjonowania samorządu gminy, drugim okazałym, dostojnym jubileuszu funkcjonowania zakładów o wspaniałej marce rozpoznawalnej w Polsce, na świecie, z której jesteśmy dumni. Gratuluję dobrej współpracy samorządowi gminnemu, samorządowi powiatowemu, kierowanemu przez pana starostę Jana Puchałę, z przedsiębiorcami, bo to da się odczuć. Właśnie ta obecność, wola współpracy, współdziałania. Życzę tego, żeby firmie, która dzisiaj celebruje wraz z nami ten jubileusz, udawało się wprowadzać do obrotu coraz to nowe produkty, oczekiwane, doskonałe jakościowo. Najważniejsze jest to wszystko, co przed nami.
i patrzymy z optymizmem na to wszystko, co możemy osiągnąć, w jaki sposób możemy prowadzić te działania, które będą inspirować najaktywniejsze osoby w regionie do dobrej pracy, do dobrego działania i do sukcesów. We wszystkich tych działaniach, w których może być potrzebne wsparcie mojej osoby jako posła, pozostaje do Państwa dyspozycji, pozostając ze słowami życzliwości, uznania dla dokonań, dla zaangażowania osób, które pracują społecznie i też pracują w sferze zawodowej dla rozwoju naszych małych miejscowości, a w tym wypadku szczególnie gminy Tymbark i jej wszystkich sołectw. Życzę Państwu udanego wieczoru i miłej zabawy. Dziękuję. Pięknie dziękujemy. Pan marszałek Jacek Krupa, województwo małopolskie. Szanowny panie wójcie, panie ministrze, panie prezesie, drodzy goście. Szanowni państwo, jestem tutaj przede wszystkim po to, żeby państwa pozdrowić od wszystkich Małopolan. Występując w ich imieniu, chciałem za bardzo, bardzo serdecznie pogratulować tych 25 już dni Tymbarku. No ale szczególne gratulacje dla firmy, bo Tymbark to jest znana w całej Polsce i w Europie marka handlowa i ta marka handlowa jest, jak wiecie, ambasadorem miejscowości, ambasadorem Tymbarku. Tymbark się zmienia przez lata. W ostatnich latach również przy pomocy województwa spojrzałem tu przed przyjazdem około 17 milionów złotych. To są środki wykorzystane z funduszy Unii Europejskiej w ostatnich latach i to niewątpliwie wpłynęło również na was, wizerunek, ale również na jakość życia w Tymbarku i gminie Tymbark w okolicznych miejscowościach. Proszę państwa, jest też taki szczególny powód mój osobisty. Będąc tutaj i rozmawiając z panem wójtem, ja pochodzę ze Skawiny i Skawina, tak jak Tymbark, była zakładana w XIV wieku przez króla Kazimierza w oparciu o prawo magdeburskie. Mamy wiele wspólnego, no i jak jeździ po Małopolsce, to rzeczywiście nasza historia, nasza tradycja, nasze dziedzictwo ma mocne korzenie, najczęściej właśnie na początku czy w środku średniowiecza. No a te więzi pomiędzy miastami magdeburskimi, miejscowościami zakładanymi przez króla Kazimierza i nie tylko jemu równoczesnych, no to jest to, czym się rzeczywiście lubimy. Zawsze przyjeżdżał na dni Tymbarku przede mną mój poprzednik, pan marszałek Marek Sowa i bardzo mnie namawiał do tego, żeby dzisiaj tutaj przyjechać. Bardzo się cieszę, pozdrawiam również państwa w jego imieniu, bo on tutaj ma korzenie, tutaj jego dziadkowie mieszkali, tutaj się wychowywali. Stąd również pozdrowienia od pana posła, pana marszałka Marka Sowy. Życzę państwu wspaniałego wieczoru, chociaż pogoda jest jaka jest, ale najważniejsze jest to, co jest w sercu. Jeżeli w sercu będzie cieplutko, a ku temu są wszystkie powody, będzie okazja spędzić miło czas. Mam nadzieję, że jutro trochę się poprawi i będziecie państwo wszyscy razem wspólnie bawić, ciesząc się waszym jubileuszem i miejscem, którym wam, nam wszystkim przyszło żyć i mieszkać. Bardzo dziękuję, miłego wieczoru. Dziękujemy serdecznie, panie marszałku. Teraz zapraszam pan Jan Puchała, starosta limanowski. Gospodarzu, panie wójcie, panie ministrze, panie marszałku, samorządowcy, szanowni państwo. Wraz z wicestarostą Mieczysławem Urygiem chcemy serdecznie pogratulować panu wójtowi i władzom gminy za 25-lecie, za wspaniałe dni Tymbarku. Chcemy pogratulować firmie Tymbark z okazji jubileuszu 80-lecia, podziękować, że tak liczne delegacje jak co roku są z nami w Tymbarku, razem możemy się integrować, bawić i wymieniać doświadczenie. Korzystając z okazji, dziękuję panu ministrowi Janczykowi za bardzo dobrą współpracę, panu marszałkowi, ponieważ
to jest praca dla społeczeństwa i ta współpraca jest wzorcowa i wzorowa z korzyścią dla nas wszystkich. Chcę, żeby w dniu dzisiejszym, pomimo tej niesprzyjającej pogody, te nastroje w tym barku były świetne, ta zabawa była godna tych jubileuszowych i myślę, że dziś i w dniu jutrzejszym będziemy wszyscy dalej się bawić, integrować i życzę Wam tego wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Teraz pewnie pora na wystąpienia przedstawicieli miast partnerskich. Tak? Bardzo proszę. Szanowny Panie Wójcie, Panie Pośle, Panie Marszałku, Panie Starosto. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Cieszę się ogromnie, że ponownie możemy tutaj uczestniczyć razem z mieszkańcami, jak i samorządowcami w tegorocznym święcie 25 dni Tymbarka. Zawsze z chęcią przyjeżdżam do Waszej gminy i muszę przyznać, że bardzo jestem pod wrażeniem rozwoju Tymbarka, jak również przedsiębiorstwa, które się znajduje, czyli przedsiębiorstwo Tymbark. Bardzo serdecznie gratuluję tutaj zarówno prezesowi, jak mi, jak również wójtowi, że ta lokalizacja przedsiębiorstwa wspaniale wpływa na rozwój gminy. Chcę również tutaj złożyć na ręce pana wójta część naszych krajobrazów gminy Stawiguda, aby zarówno mieszkańcy, jak i pan wójt zawsze mógł liczyć na to, że może zawsze z nami współpracować. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękujemy. Pani wójt, dziękuję bardzo, a zapewniam, że Stawiguda jest również piękna, także warto i tam pojechać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ta współpraca jest prowadzona z różnych kierunków, z różnych rejonów Polski przyjechali do nas Państwo. Kolejny samorząd, który z nami od wielu lat współpracuje, Gizałki, tak? Panie wójcie, Panie wójcie, szanowni państwo, w imieniu pana wójta gminy Gizałki Roberta Łozy serdecznie dziękujemy za zaproszenie na dzisiejsze uroczystości i mimo niesprzyjającej aury życzymy wszystkiego najlepszego i udanej zabawy. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Chciałem serdecznie podziękować i bardzo sobie cenię tę współpracę z wójtem i z państwem w Gizałkach. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. W Gizałkach. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, teraz ten kierunek Europa, przedstawiciele miasta Brachstedt i Petersberg. Guten Abend, Tymbark. Dobry wieczór państwu, szanowny panie wójcie, szanowni państwo. Jest mi niezmiernie przyjemnie skorzystać z okazji i podziękować za zaproszenie i pozdrowić państwa, pozdrowić wszystkich od pana Leibnica, wójta gminy Petersberg, od pana Müllera, burmistrza miejscowości Brachstedt i również w imieniu mego kolegi, pana doktora Kinzela, gdyż my jesteśmy delegatami, a nie delegacją. Proszę państwa, bardzo miło zawsze, od wiele pięknych spotkań, które miały tu miejsce przy różnej pogodzie, o tym było dużo mowy, ale to, co pozostaje w pamięci, to są te szczere, przyjacielskie kontakty, które powstały i rozwinęły się bardzo dobrze i mam nadzieję, że nadal będą się tak dobrze rozwijać. Proszę państwa, niedawno czytałem książkę, za chwileczkę tylko powiem drobną taką dygresję, Matyjasa Knajpa, który napisał o 111 powodach, aby kochać Polskę. Gdyby pan Matthias Knajp przyjechał do Tymbarku, na pewno pisałby o 112 powodach. Dlatego, że przyjazd do Tymbarku wzbogaca serce, wzbogaca duszę i sprawia, że życie jest piękniejsze. Dziękuję państwu i życzę udanej zabawy. Pięknie dziękujemy. Proszę państwa, teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana Davida Lomaxa z miasta Welley Bridge, pierwszego, które nawiązało kontakty partnerskie. Dobra, wieczory. Prosiamy, nie mówię po polsku, so we'll have
This is 23 years since we first came to Poland. I bought this coat in Zakopane. It's the first time I've needed it since I've been back to Poland. 23 lata temu przyjechałem po raz pierwszy do Polski. Wtedy kupiłem tę kurtkę w Zakopanem, która jak widać przydała się i tym razem. You have always made us feel very welcome when we have been over from Whaley Bridge. This time you have made it feel even more like home. Zawsze czujemy się tutaj bardzo mile witani, a tym razem czujemy się zupełnie jak w domu. We have had 5 weeks of going to carnivals in Whaley Bridge and the surrounding area, and every Saturday in those 5 weeks has been like this. Minęło już 5 tygodni od karnawału, który miał miejsce w Whaley Bridge, i każdy weekend wyglądał jak ten. I do hope it's not me who is bringing the rain. Myślę, że to nie my przywieźliśmy deszcz. I never felt that I would be standing here 2 weeks after Brexit. No i jest mi wyjątkowo dziwnie, ponieważ stoję tutaj 2 tygodnie po naszym Brexicie. I was at the count when they were doing it in our local area and looked at the boxes from Whaley Bridge being opened, and we were trying to count the votes. I'm very pleased to say that Whaley Bridge wanted to stay in Europe. Byłem w komisji, która zliczała głosy z referendum, i bardzo miło mi jest powiedzieć, że akurat Whaley Bridge głosowało za pozostaniem w Europie. Thank you once again. I'm sorry it is like this, but please enjoy yourselves tonight. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Przepraszam za tę pogodę. Życzę miłej zabawy. Bardzo dziękujemy. Pan David Lomax, miasto Whaley Bridge. To jeszcze pani Zofia Jerzy, przewodnicząca Rady Gminy Tymbark. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, szanowni goście, tutaj przybyli na nasze Dni Tymbarku 25. Jest mi niezmiernie miło za tak liczne wystąpienia i tak dużo miłych słów dotyczących naszej gminy i miejscowości Tymbark. Życzę w tym pięknym, paskudnym wieczorze, abyście Państwo mimo tej pogody bawili się bardzo mile, a zespół, który został sfinansowany przez firmę Maspex, rozgrzewał Was do czerwoności, aby ten wieczór jednak mimo tej pogody został w pamięci. Dziękuję jeszcze raz w imieniu Rady Gminy wszystkim gościom i Wam Państwo, że mimo tej pogody przybyliście dzisiaj tutaj do naszej miejscowości. Wam mieszkańcom życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego i bardzo, bardzo miłej, udanej szampańskiej zabawy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To część oficjalna właściwie za nami, bo już wyczerpaliśmy tutaj tą formułę. Bardzo dziękuję szanownym gościom, ale jeszcze chciałem przekazać, zostałem upoważniony do tego, przekazać serdeczne życzenia z okazji tak znaczących jubileuszy od pana przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego, pana Tomasza Krupińskiego, i pozdrowienia dla wszystkich gości, dla wszystkich uczestników z życzeniami szampańskiej zabawy, moi Państwo. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. I teraz na scenę poprosimy, musimy strasznie pilnować dzisiaj zegara, zaprosimy przedstawicieli Remedium, Stowarzyszenia Remedium. Ja zerkam tylko na ten 20:36. Właściwie jeszcze mamy czas, jeszcze możecie Państwo nabyć losy przez dosłownie 7-8 minut, można kupić losy, i później o 20:45 tutaj na scenie przedstawiciele Stowarzyszenia Remedium wyjdą po to, by przeprowadzić losowanie nagród głównych. A chcę Państwa również poinformować o tym, że Gwiazda Wieczoru, zespół Blue Cafe ze swoją znakomitą solistką, ze swoim liderem Pawłem Rurak Sokalem już przyjechali, czekają za chwilę, nie za chwilę, o 21:00
1:15 dokładnie wyjdą na scenę i w jubileuszowych dniach Tymbarku wystąpią specjalnie dla nas. Ja ten czas do rozpoczęcia losowania wykorzystam do tego, aby powiedzieć o tych kolejnych naszych pozycjach programowych związanych nie tylko z dniem dzisiejszym, ale także chcę kilka słów powiedzieć o tym, co w niedzielę. Mianowicie dzisiaj jeszcze, po zakończeniu koncertu Blue Cafe,